Drodzy, mecz z Dawidem. Gramy 6 razy po 10 minut plus 0. Myślę, że czekają nas ciekawe partie. No i za chwilę rozpoczniemy. Obronę Tartakovera nie grywam, Zibi, nie grywam. Cześć, cześć. Co sądzę o gambicie szkockim? O, tyle sądzę. Dobry gambit dla osób początkujących na pewno, do drugiej kategorii na pewno. Bardzo ciekawy. Sporo partii można w tym gambicie wygrać. Dzięki, dzięki Mikołaju. Witam Jakub. Było zacnie, pięknie. Poznałem cały PZ Szach. Superancko, fajnie. Dzięki serdeczne. Czy tnie streama? Chyba nie tnie. Ja tu nie mam żadnych opóźnień. Dawid idzie PGMA. No, słyszałem, słyszałem. No, bardzo ambitny cel. Tak, mój przeciwnik streamuje również, tak. Dawid Czerw. Można sobie wpisać. Witam cię, Cinku. Dobra, myślę, że tutaj za chwilę rozpoczniemy, już tylko zerkam. Dobra, stream działa, wszystko dobrze, ok. Szpanku, dzięki za komplement. Na YouTubie nie odpaliłem transmisji, ja transmituję tylko na Twitchu. Na YouTubie ewentualnie będzie retransmisja. No chyba, że dostanę 6-0, no to wiecie, że nie wrzucę. Nie, no może wrzucę. Okej, mamy partię. O, dzięki, powodzenia. Jak ona się rozpoczęła beze mnie? Znaczy się bez mojej akceptacji, dziwne. No lecimy D4. No 10 plus 0 to wiecie, to trzeba też pilnować trochę czasu. D5, no C4 cały czas swoje, tak troszkę jakby blitz to wygląda, C6, no dobra, zbijemy to na D5, pewnie nieco zaskoczę przeciwnika i zagram sobie taki ruch, kiedy ostatnio tutaj planowałem. Idea jest taka, że jak zagra skoczek, to po prostu wybije. Hetman zawsze tu na B6 może zagrać, ja tam skoczek, tam fajne ostre pozycje wyjdą, będziemy sobie kminić. Może coś fajnego się urodzi. No ja wiem, że Dawid trenuje zadania, ale to trzeba trenować taktykę, oczywiście. A, to są partie towarzyskie, więc nie gramy tu o ranking, absolutnie. No na pewno zaskoczyłem przeciwnika tym ruchem. Oczywiście tej symetrycznej pozycji nie mam zamiaru grać na remis. No mówię, tutaj można też grać H6. Taką partię już grałem na przykład Title Tuesday. I wychodziło całkiem chyba ok. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Dobra, poszedł taki ruch, skoczek F3. No na pewno hetman B6 i skoczek na C3. Jeżeli bicie, to jest bicie tutaj. No, powstają bardzo ciekawe domki. Dobra, skoczek zagrał sobie na F6. Prowokuje mnie do zbicia skoczka, na co ja przystaję. Absolutnie. Taki był tutaj cel. No to zagramy skoczkiem. I teraz, jeżeli będzie się pchał pionek do centrum, to przytrzymamy go tutaj delikatnie. Chociaż nie, no tutaj jak zagra, to bicie chyba. Chociaż nie wiem, za chwilę się zastanowię. Wybaczcie, jak nie będę cały czas planów pokazywał strzałek, bo to jest też bardzo trudne, z uwagi na to, że też gramy partię bez dodawanego czasu, więc to też jest troszkę inna para kaloszy. I teraz tak, tutaj będzie mnie przez F5 naciskał. Ja myślę, że naturalnie trzeba zagrać E3. Może goniec na D3, chociaż no parę gońców oczywiście jest u przeciwnika. Teraz tak, chyba spokojny goniec E2, nie ma co się tutaj śpieszyć na D3, tam jakieś podwiski na pewno, no, nie, pewno nie ma, trzeba przede wszystkim zrobić roszadę. Czy podpatrzyłem u Klaudii? Klaudia zagrała trochę inaczej, D4, D5 i goniec... Goniec G5 było w drugim ruchu, ale ten wariant jest po C6. Ja zagrałem sobie od razu C4, więc podobny nieco, tak, tak, tak. Ale taki na zmyłkę nieco. Myślę, że ta pozycja może być nieco nowa u Dawida.
No dobra, ja też nie mogę się tak bardzo śpieszyć, muszę spokojnie sobie pograć. No, na pewno tu zrobię roszadę. Roszada jest obowiązkowa. No jakiś B5 pewnie tutaj będzie coś uskuteczniał. No właśnie, a tutaj myślę, że naturalnie wieża C1. Nie ma za dużo co myśleć, to są dosyć proste posunięcia. No i pytanie, czy teraz tutaj pójdzie. Ja bym tego gońca wyprowadził. Spróbował nawet tutaj zagrać i wymienić. A, Dawid idzie tędy. O, ciekawe. Powiem tak, tutaj zagram. To skoczek mi tu wiedzie. Okej, tak. Teraz muszę pomyśleć. Poszukać może fajnej opcji tutaj na skrzydle. Poszukamy sobie fajnej opcji. Wydaje się, że wykorzystujemy to, że tego gońca nie ma. Na F5 chce się wpakować. Trochę wymusimy posunięcie E6. Po posunięciu E6 zawsze mogę sobie zagrać G3 spokojnie. I co dalej? Nie wiem, co dalej. No ruch G3, ruch G3, ruch G3. Czy tu spróbować, słuchajcie, zagrać i tam hetmanem postraszyć? Spróbujemy postraszyć, słuchajcie. Będzie F5, pójdziemy hetmanem, będziemy straszyli. Jak skoczek zagra, to zagramy tak. Dobra, grozi mi tutaj, no myślę, że G3 sobie spokojnie wrzucimy. Póki co chciałem grać hetmanem. Wiem, że gram trochę szybko, ale to jest taka, no widzicie, to takie dziwne tempo w zasadzie. Nigdy takiego nie grałem. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie, cześć Mateuszu. No dobra, teraz tak, atutem czarnych na pewno jest to, że jest parę gońców, zdwojone pionki. G3 jest też potrzebnym ruchem, a może F4 jest przemyślane. Taki ruch może być teraz, ale to wtedy hetman wchodzi z tempem. I odbijam sobie tym i skoczek ma spokój, więc F4 nie można zagrać, ale trzeba uważać na jakieś takie ruchy. Chociaż nie, no tutaj F5 wtedy wisi. A ten goniec nie gra w ogóle. Nie, może skoczek się przerzuci, prawdopodobnie gdzieś tam skoczek się przerzuci, ale ja mogę flankować na drugiej stronie, grać wtedy tutaj A4, próbować. Zobaczcie, że para gońców, jak jest przyblokowana, no to nie spełnia tej swojej kluczowej roli przede wszystkim. No ciekawy jestem. Może jakiś goniec F6 bym próbował, żeby tego skoczka odpędzić, ale wtedy ja sobie mogę skoczka przerzucić tędy. Jakieś takie ciekawe plany. Grunt to starać się mieć kontrolę w pozycji. Wydaje mi się, że ją póki co w miarę mam, aczkolwiek to się za ruch 2 może zawsze zmienić. To się tylko łatwo mówi, a zawsze się gra trudniej. Smoku, wiesz co, jeśli chodzi o rysowanie strzałek, będę rysował, nie, tutaj myślę, że Dawid na czat nie patrzy na podpowiedzi absolutnie, a nawet jeśli to tam nie szkodzi, to tutaj tak Dawid mniej więcej wie, jak ja tutaj będę próbował grać, więc na spokojnie. Pamiętajmy, że to jest mecz towarzyski, tu się nie ma co mocno spinać, aczkolwiek wiadomo, każdy z nas chce wygrać. No tak, na tym polega cała idea gry w szachy, żeby wygrywać. Znaczy, no, porażki również istnieją. Zapomniałem, poproszę, żebyście tutaj oczywiście nie pisali wariantów. No dobra, mam to teraz chyba wtrącony ruch hetman H z matem i biorę pionka zwyczajnie, więc idę sobie hetmanem. Grozi mat i odbiję pionka. Dobrze mówię, czy coś pochrzaniłem? Słuchajcie, no biorę pionka, prawda? Nie dostrzegam tu jakichś gróźb, po prostu biorę piona. Aha, tutaj tego nieco nie przemyślałem. A czy zawsze mam taki ruch? Tutaj Dawid widzę, że pomyślał. Mogę tak zagrać i tak wrócić. No, pionka wziąłem. Mogę też tak zagrać. To też jest ciekawe posunięcie. Bo jak mi zagra tu, to ja wymienię i skoczkiem wrócę, a pion więcej zostanie. Teraz pytanie, czy tutaj mogę? Chyba mogę, bo tutaj skoczek broni. Niech ja się zastanowię, czy nie ma innej opcji. Tutaj król zejdzie, ja zejdę królem. No chyba hetman G5. Chyba hetman G5. Tak mi się wydaje, że mogę tak zrobić. Teraz ustabilizować, żeby hetmana nie stracić przypadkiem, bo by było. No król H1, król H1, wieża G1 za chwilę pewnie zagram. No ciekawy jestem tutaj, co? Znaczy Dawid pewnie widział, tak szybko zagrał, jakby widział, tylko co dalej? Mm.
Dobra, teraz tak. Przede wszystkim muszę szybko uciekać. Czy tam istnieją jakieś otwarcie tego gońca? Nie sądzę. Król H1 muszę zagrać za moment, jak najszybciej. No, król H8, król H1. Hetman powiedzmy E7. I wieża wchodzi tutaj. Wieża G8, wieża niebroniona. Skoczek wraca i w porządku według mnie. Skoczek nawet nie musi od razu wracać oczywiście. Ale wydaje mi się, że, że będzie w porządku. Zawsze mogę też skoczkiem zagrać tak i tak. Do porządnej obrony przejść. Turniej z rana jak poszedł. Zająłem 6. miejsce. 6 punktów na 9. Ciutkę szczęścia. Trochę pecha. No tak wyrównało się w zasadzie w tym meczu. No i co w tej pozycji? No właśnie, król schodzi, ja też muszę zejść królem, to jest obowiązek. Tu jakieś E5 może być zagrane teoretycznie, że tam zbije i zbije, tylko pamiętajmy, że ja nie muszę odbijać, tu coś szach otwiera króla. No tak zagrałem dosyć szybko, bo ten ruch i tak bym zagrał, więc bez głębszego przemyślenia. Wiadomo, że jeżeli tutaj czarne nie zrobią przełomu żadnego, to ta struktura pionków będzie bardzo silną strukturą. Co nie gwarantuje zwycięstwa oczywiście, ale zawsze milej mieć piona więcej, bo tam zawsze w przyszłości, jakieś w końcówce można grać F3, E4. Teraz oczywiście to nie przechodzi, lecz... Nie wiem. Pytanie do mnie, gdzie mieszkam? Jakieś spotkanie? Nie wiem o co chodzi dokładnie. No ja na miejscu Dawida bym przyspieszał wcześniej troszeczkę, coś kombinował. No właśnie, właśnie. Tutaj hetman D7. No tak, no to ja wieża G1 muszę zagrać. No dobra, wieża wróci. I teraz pytanie. Pytanie jest tego typu, czy ja muszę hetmanem wracać? Jak zagram tak, to nie wierzę, będzie męczył co chwilę. Więc zagram tak. Opowiem wam szczerze, nie chciałbym tego hetmana stracić. Skoczek wygląda na razie dobrze. Więc może w ogóle wierzą tak zagrać. I ostro tam przyatakować. Bo tutaj nie może, tam wzmocnię. No dobra, idziemy, słuchajcie, wieża G3. Ja mam nadzieję, że hetmana nie stracę. Mam nadzieję, że nie stracę hetmana. Wieża G3 wygląda chyba ok. Zawsze król jest swobodniejszy, a przyszykuje zawsze wieża G1. Tutaj to tutaj. Nawet jakiś szach grozi niebezpieczny. A jak zdwoję sobie tutaj, to będzie groziło bicie na F6 i tam z matem na G8. Hetman F7, no dobra. Tutaj broni wieży. Skoczek pewnie gdzieś tam przejdzie. No ja myślę, że... Myślę, że trzeba zagrać swoje. Wieża G1. Tutaj wieża H6 będzie istniało. Skoczek przechodzi, dobra. Ale się narobiło, słuchajcie. Mogłem może wieżą tu zagrać, a może tak? Może zagram wieżę H3. Czy tutaj będzie w porządku wieża H3? Jak odejdzie... Ajajaj, koniec H6 jest! Przecież skoczek broni wieży, co ja zagrałem? Dobra, tragedii jeszcze nie będzie, z tego względu, że jak tutaj zagra, ja tutaj, on mi zbije, ja zbiję, to wieża nie ucieknie. Ale zaraz. Podstawiłem. No właśnie, podstawiłem. Czułem, że mi weźmie tego hetmana. Dobra, jeszcze mam taką opcję, jeżeli zbiję to tutaj. I nic nie mam. Więc tak, tak, tak. I chociaż wieżę bym wziął, ale wieża G6.
No jak mówią, jak to mówią, czas też jest elementem gry, aczkolwiek, ale podstawiłem, w ogóle masakra. Dobra, ale jakbym wziął wieżę i gońca za tego hetmana, to jeszcze nie byłoby tak źle. Tylko teraz tak, może ja w ogóle przerzucę sobie tutaj skoczka, żeby na F4 jeszcze mógł skoczek sobie ruszać, więc sobie zagramy skoczek F4. Mam nadzieję, że nie będzie źle. Wiem, że to wygląda strasznie dziwnie i strasznie źle. Ja sobie zdaję sprawę, że partia może być już przegrana. No ale wieża nie ucieka. Znaczy ona jeszcze idzie tutaj. Oczywiście, tak? No będę musiał wybić. I będę stał jak? Będę miał wieżę za hetmana. Mało trochę, nie? Trochę jednak mało. Ale nie mam wyjścia. Muszę tę wieżę zbić. Muszę tę wieżę zbić. To nie ma wyjścia i muszę zagrać F4. Przytrzymać. No i teraz pytanie, wieża H6, ale się dałem tutaj porobić. Może jeszcze jakieś opcje takie będą istniały. O, taki plan na przykład. Ja wiem, że czas to jest element gry. Głupio mi na przykład wygrywać taką partię na czas, ale tej partii oczywiście jeszcze nie wygrałem, spokojnie. Tak, przełom widziałem. Przełom widziałem absolutnie. Może teraz tak. Jeżeli zbiję to tym, no nie wiem. Tak, przełom widziałem, moi drodzy. Ale zbiję, skoczek zbiję i skoczek F4. On mi zbije, skoczek zbije, wejdę tutaj na E5. Tak, zbijemy to. I skoczek F4. Jak zbiję, to zbiję. Skoczek F4 i jakieś takie plany typu G6. Albo tak. Tu jeszcze wisi. Sprytnie. Tak gramy, bo jak zbiję, to na końcu skoczek F7 z widełkami. A tutaj grozi teraz G6. Bardzo nieprzyjemne posunięcie. Bierze za hetmana, masakra. Okej, okay, i teraz. Tak nie mogę. Tak nie mogę. Wieża H6 z H4 opcją. Tego nie widziałem, muszę się przyznać. Wieża G2. Ale mnie porobił. Ale mnie porobił. Masakra. Ładnie znalazł. Tutaj i bije. No cóż, muszę tak zagrać. Niestety, ciężkie tutaj czasy przede mną. Zbijam. Okej. Uciekam. Zgoda. Tutaj. Masakra. No muszę tak. Okej. Mat jakiś będzie chyba szybki. Wrzucę remis, no może się zgodzi. Nie zgodził się. No bo, no nie wiem jak tu się zachować, no na czas wygram, no na pewno, ale Dawid nie chce remisu. Hmm.
Tu. No, proponowałem remis. Dziwna sytuacja. Kurczę, wiecie co? Jakbyśmy mieli czas dodawany, to w ogóle inna byłaby rozmowa. Za szybko tam pograłem, no ale dobra, nie wiem w sumie, no kurczę. Okej. Nie wiem. Co sądzicie w ogóle o tym wszystkim, o tej partii? No, wynik wynikiem, ale wiecie o co chodzi. Tu mnie załatwił strasznie. Ja za szybko pograłem. W ogóle gram tę partię jak bym grał blica. W ogóle nie widziałem, bardzo ładny motyw znalazł Hetman BE5. W ogóle masakra ruch. Fantastyczne posunięcie. Ja wiem, że tutaj wiecie, no ja proponowałem Dawidowi remis. Myślę, że to było takie w miarę uczciwe. Wiadomo, że miał wygraną na szachownicy z gońcem i wieżą, no ale wiecie. Okej, Zibi, no uspokoiłeś mi, no. Uspokoiłeś mnie. Poszło nieświeżo, smoku. Nie mógł wziąć remisu. No troszkę wiecie, bo ja chcę być uczciwy po prostu w tych meczach. Tamten ruch zagrał pięknie. Ten Hetman E5 to w ogóle kompletnie przeoczyłem. Troszeczkę przerzucę. No i ta pozycja według mnie jest, no, o wiele lepsza białych, no pies pion. Ja tutaj przeliczyłem się troszeczkę z tym skoczkiem i zauważcie, że grozi taki ruch. Kompletnie o tym zapomniałem. Spokojnie mogłem zagrać tak, nawet silnik na pewno pokaże skoczek F. Teraz sobie odpalę, słuchajcie. Skoczek F3, tam Hetman nie był wtedy splątany. Zobaczcie, skoczek F3 na pewno, tak, plus 2 pokazuje. Chodzi o to, że tutaj przegapiłem Hetman H5. No i ta pozycja jest spoko, nie? Można spokojnie grać. Tutaj grozi taki ruch. No nawet skoczek E5 grozi po wieża. Aha, po wieża G6 nie można, tak. No tak, no. Dobra. Za szybko pograwszy, niestety. To wynika z blitzów. Piszecie, że... No tak, niby masz rację, górniku, że jak bez dodawanego, no to czas też jest elementem. Tak, Dawidzie, tak, oczywiście. Aha, sorry, ja muszę zaakceptować. Wybacz. No dobra, spokojnie, bo tutaj jest, wiecie, dużo czasu. C4 zostało zagrane. Zostało zagrane C4. To zagrajmy sobie E5. Tak również też grywałem. Może F5. Skoczek F3, F6. Naturalna sprawa. Przypuszczam, że po takiej rozgrzewce tutaj Dawid może nieco przyspieszyć. No i teraz tak. Mogę zagrać sobie z panem G6. Są takie opcje, ale mogę też gońca wyprowadzić. Na przykład tutaj. Ale mi się bardziej chyba z G6 opcja podoba. Jeszcze muszę się zastanowić, ale chyba z G6. Tak również można w ten sposób grać. Okej. Okay. E3, roszada, normalna sprawa. Chyba teraz C6 sobie zagram. Zagrać C6? Nie, bo on tu będzie mnie chciał atakować. To nie, C6 nie. Skoczek C6. Chyba skoczek C6. Normalnie trzeba wyprowadzać figury. Okej, okay, no i normalne D6. No taka trochę królewsko-indyjska. No taka trochę inna niż zawsze. No dobra. Czy zagrać A5? Tutaj pójdzie. Pójdzie B4. A5 trzeba. A3 oczywiście będzie zagrane. To jest więcej niż pewne. Może tak już tam się szarpać, słuchajcie. Zagrajmy.
naturalnie gońcem. No, możliwe, że zagram trochę za szybko. Tak, ja wiem, smoku, to wiesz, ciężko się przestawić na. Ale mając świadomość, że przeciwnik ma trochę więcej czasu, to jednak mnie deprymuje lekko. Aczkolwiek, no spokojnie, teraz tak, B4, bicie, i może E4, bicie tutaj. Jakieś takie ciekawe rzeczy. Dlatego też zostało tak zagrane. W ogóle ten ruch z koczkiem jest, jakby to powiedzieć, taki, że ja tutaj zbijam, o tu, ja tu, tak. I co, będę miał zamkniętego gońca. Potem C6 mogę zagrać, sobie rozwinę dalej tego. Chyba tak, ten goniec będzie grał? Nie sądzę. Teraz tak, wybijamy sobie na D5 gońcem, spokojnie. Przypuszczam, że przeciwnik bał się tam takiego ruchu E4 w debiucie. Znaczy w grze środkowej tutaj, tak. No dobra, skoczek E7, grozi wzięcie piona. Oczywiście nie do końca, bo tam jakieś są podwiski, oczywiście. I teraz tak, po takim ruchu muszę się zastanowić, jak zagrać. Bo po takim ruchu zbić raczej nie mogę. Znaczy nie chcę. Generalnie może tak zagrać. Ale z drugiej strony może C6, ale mi tam dzieciątko płacze, no. Nie jest łatwo grać, jak tutaj wyjął, nie? O, rety, rety. Chwilunia, chwilunia, chwilunia. Nie dzieciaki, tylko jedno tak tutaj daje czadu. Kąpać się nie chcę, słuchajcie. Dobra, ale nie o dzieciach teraz. Tutaj trzeba myśleć o pozycji. Taki ruch jeszcze jest ciekawy, żeby po tym ruchu tu zagrać. Trzymać ten punkt. Zagramy sobie A4. To takie pozycyjne posunięcie. Wydaje mi się, że jest ok. Bo jak zagra tak, to ja wybiję, zagram B6. W zasadzie tu będzie wtedy niby słabość, ale sobie przerzucę skoczka w ten sposób. Jeszcze po takim ruchu goniec H3 istnieje. Tylko, że tu się trzyma. No ale właśnie, to może być też problem. Potem B5 trzeba będzie raczej. A może C6? No, zaraz się zobaczy. Taki trochę nieco podejrzany ruch. Co tutaj zagrał? A to jestem nieco zaskoczony. Teraz skoczka przerzucimy sobie na fajną, aktywną placówkę, na C5. Zauważcie, że znowu jestem, czy znowu Dawid ma parę gońców. Tak, pani szachusiowa ogarnia temat. No musi ogarnąć w tym momencie. Musi. Okej, okay, no i teraz tak, tutaj zagramy, skoczek na C3, tu będzie atakowany, aha. I teraz tak, tu może, nie no tak nie. Goniec, ale poczekajcie, bo teraz tak, jak zagram tu i skoczek pójdzie, to ja mam taki strzał. Goniec zejdzie, ja tam wchodzę. Okej, okay, lecimy B6. Chyba, że F4 pójdzie, ale F4 to zawsze mi otworzy też jakieś perspektywy, a skoczek wchodzi później. No ciekawe. Zaraz zobaczymy, jak to rozegrać. Generalnie dobra placówka dla skoczka się szykuje. Oj, ostro jestem, ostro. Znaczy, 3,5 latek ma bunt. Ile ja mam lat? 19. Chciałbym. 34 skończę w tym roku. Dobra, poszło D4. No tak, tu się skoczek chce zadomowić na 100%. To wygląda ciekawie. W ogóle przychodzi mi teraz coś takiego do głowy, jak wybić i oddać tego gońca, żeby potem stanąć skoczkiem na C5. No takie nieco ryzykowne to chyba by było. Co by było, jakbym tak zagrał? Kurczę, powiem szczerze, ten pionek zrobił karierę. Nie sądziłem, że on taki tutaj będzie dosyć silny. I teraz tak, wybiję, tu wybicie, tam. Trochę intuicyjnie to wygląda. Trochę to intuicyjnie, ale mogę tak zbić. Jak zbiję skoczek, to tutaj goniec się otworzy. Dużo tutaj opcji jest. Zbijemy tak. Zbijemy tak. I teraz tak, jak goniec wybije, to planuję zagrać tak. Jeśli goniec odejdzie,
To e4 grozi tutaj wzięcie skoczek f4, hetman d7, tutaj wieża gdzieś tam odejdzie. Takie to trochę podejrzane chyba, ale poczekajcie, bo teraz tak, jak zbije goniec, to ja mogę też tak spróbować zagrać w ogóle. Albo tak zagrać i tak, te skoczki mogą może tu się rozbrykać jakoś. Ciężko powiedzieć, powiem szczerze. Nie jest to do końca takie oczywiste. Bunt dwulatka, no już 3,5, to chyba już nie jest zbuntowany. Zbił tym. Tak też sądziłem, że tutaj pójdzie to bicie. I teraz tak, jak zbije skoczkiem, to skoczek wchodzi. Tak. No taki ruch. Taki ruch widziałem. Wiecie co? Pozwolimy wejść temu skoczkowi na d4. Pozwolimy mu wejść. Zagramy hetmanem na d7. I co potem? I co potem? Tak, może jakieś wieża F3 w ogóle takie szalone, ale to już w ogóle moja fanaberia chyba. No hetman D7 zagrać muszę. Skoczek wejdzie na E6 oczywiście. I po tym posunięciu może wieżą tu. Nie wygląda to dobrze. Może mi sprzątać generalnie tego silnego gońca, ale teraz tak, bo po tym ruchu ja mogę dać szacha. I jak wybiję, to ja wybiję wieżą. Aha, on mi tutaj da szacha później i mogą być problemy. Może generalnie lepiej oddać te wieże. Może to będzie jakiś sposób na to? Nie wiem. Powiem szczerze, może teraz trochę poszło nie po mojej myśli, niestety, ale może oddać. No dobra, oddamy, słuchajcie. Oddamy tę wieżę, bo trzeba. Grajmy aktywnie. Za to może sprzątnę tego gońca i jakieś tutaj po wybiciach opcje hetman na h3 później się pojawią. A taki ruch się myślę, że może przydać. Ojej, ale tam jest strzał, moi drodzy. Przepraszam was z góry. Ale to już tak. Kurczę, blade. W szachy chce chłopak grać chyba mocno. Oddamy tutaj tą jakość. Nie boimy się. Zresztą, jakbym nie oddał jakości, to nie byłbym sobą raczej. No, wiesz, jak się spotkała mieszanka tutaj dwóch upartych ludzi, to niestety tak to bywa. Skoczek F5. Okej. Skoczek F5. To jeszcze mnie ten bunt czeka. Aha. O kurczę, blady. No dobra, bijemy. Chyba zbić trzeba, co? Nie widzę nic lepszego. Czarnopolowy goniec pójdzie sobie spać. I po wybiciu wybijemy sobie na F1. No, goniec, skoczek tu stoi. No, stoi. Niestety. No, musimy wybić. Dawid nie przyjął ofiary. I teraz pytanie jest takie, czy zagrać tu gońcem? Chyba zagramy tu gońcem. Będziemy strzelać w ten punkt. Może potem skoczek C4 z jakąś konterką. Skoczek bardzo dobrze stoi na E6, niestety dla mnie. Ale istnieje może jakaś możliwość typu. Bo trzeba się na pewno obawiać takiego ruchu wieża C1. Wieża C1 jest bardzo prawdopodobne. Hetman E2, tak, skoczek C4 broni tutaj dobrze. Ale B5 i w ogóle chyba później tak. Gramy B5, żeby skoczek miał placówkę na C4, bo wieża C1 grozi. Różnobarwne gońce. No i teraz, który goniec jest lepszy w tym momencie, słuchajcie. Wydaje się tak porówno. Tak mi się tak intuicyjnie myślę, że porówno. Aha, tutaj też trzeba patrzeć na czas, oczywiście. Skoczek C4. Skoczek C4. Skoczek C4. No tak, jest to prawdopodobne. No
W ogóle jakieś takie ruchy może, albo B3. Właśnie największy problem mam tutaj z tym skoczkiem. Ale istnieje możliwość rozwiązania trochę tego obrońcy, tego pionka. Na przykład taki ruch C6, bo jak wybije, to bije tu. A jak nie wybije, ja wybije, goniec wybije, muszę królem tutaj zwiewać. Tylko jeszcze ta wieża nie może stać na A8. A no właśnie, zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Słusznie. No wieża B8 muszę zagrać. Na taki ruch zagram sobie na przykład C6. I mogę się, mam nadzieję, nieco rozwiązać. Wieża C1, C6, goniec E4. Wtedy znowu skoczek na C4 zagra. O, jakiś tam skoczek F3 też trzeba patrzeć. Zobaczcie, ten goniec przede wszystkim tego skoczka tutaj ogranicza. To tak zawsze wizualnie fajnie wygląda. A pozdrawiam cię, kapitanie, spacer. No ciekawe, no atakuje piona, to trzeba go bronić, tak? Dobra, idzie tutaj, czyli chce mi zagrać w ten sposób, słusznie, słusznie. W ogóle tego ruchu teraz nie przewidziałem. Może C5 w ogóle zagrać tutaj gońcem z powrotem i tam takie posunięcie. Tak zrobimy, słuchajcie. C5 zagramy, bić nie może, bo tu. I pozbywam się słabości. No zagra mi tak, to oczywiście goniec. Musi iść na G7. Skoczek raczej nie ruszy. Teraz będę myślał o tym, żeby wieżą zbić skoczka. I może być ciekawie w sumie. Znaczy, najpierw zagram tu i zauważcie, że goniec będzie tam uderzał w punkt B2. Taki nieprzyjemny. Oczywiście jak mi skosi gońca, no to super, to ja wezmę i skoczek będzie zdecydowanie lepszy od tego gońca białopolowego. No tak, Klaudia bardzo ładnie zagrała partię, to prawda. To była pierwsza akurat runda. No niestety nie wyrabiam się troszeczkę z tymi analizami. Dużo jest ciekawych partii, a nie wrzucę przecież 10 analiz jednego dnia. Ok, no to tutaj C4. Bez zastanowienia. Tak chciałem grać od razu. I teraz, moi drodzy, chyba wieża D1, bo on będzie wiedział, że ja chcę zbić tego skoczka. Lecz ja zawsze mogę hetmana przerzucić sprytnie, ale myślę, że zagramy, żeby się bał jednak tego wybicia. Żeby jednak miał to na uwadze. Jeżeli wieża D1, to ja nie mogę zbić. Znaczy zbić mogę po biciu, nie mogę wybić wtedy, bo jest goniec D5, więc wtedy sobie może zagram król H8 i wtedy spróbuję zbić i go przytrzymać, bo król jest nieco odsłonięty. Doskonale Dawid wie o tym, że ja chcę tutaj tak i gramy sobie w ten sposób, bo teraz bicie będzie możliwsze bardziej. Pytanie tutaj, jest jeszcze jakieś takie H5, tego też nieco nie przewidziałem, aczkolwiek dobra, czyli Dawid jest przygotowany na to, że ja tutaj poświęcę tę wieżę. Tylko czy ja to mogę zrobić mimo wszystko? Poczekajcie, jak zagram tak i przerzucę tutaj gońca, to będzie dobry pomysł. Potem skoczka na D8. Może to być w sumie jakaś idea. Bo mogę mieć ciężko, jak teraz zbiję tego skoczka. Mogę mieć bardzo ciężko. Skoczek bardzo dobrze stoi. Szkoda mi go w ogóle przeprowadzać. Wiecie co? Może zagram sobie najpierw królem z powrotem. Wiem, że to dziwnie wygląda, ale kurczę, może z drugiej strony nie. Z drugiej strony może tego nie robić, chociaż to skoczek pilnuje dobrze G6. Dobra, nie wiem. Powiem szczerze. Jakieś tam zawsze przełomy istnieją. Skoczek może też tędy przejść tak naprawdę. Tylko czy ja tego chcę? Co on tam zrobi? A może skoczek D3 w ogóle? To może być ciekawe, skoczek D3? Żeby tam kopnąć. A już goniec wyjdzie. Skoczek D3 chyba gram. Gramy. Nie zastanawiamy się.
Trzeba iść na słabe pionki, straszyć nieco. Jakość streama. A co jest ze streamem? Nie tak? Jakość chyba sobie można zmienić. Już patrzę. A właśnie, nie można, słuchajcie. Sorry. Sorry, coś tam jakieś ustawienia. Dobra, Dawid tutaj idzie na mnie tymi pionami. Teraz może to jest dobry moment, żeby wybić. To jest chyba dobry moment. Może tutaj po prostu. Może po prostu wybić? Wydaje mi się, że tak. No ja tu się mam z tym moim oponentem. Hetman H3 jest chyba dobre. Po Hetman H3 mogę mieć małe problemy. No właśnie, poszedł Hetman H3. Tak? Zagrajmy tak. Zbił. Tak, tak, tak. Ja taki ruch również widziałem. Ale zaraz, a... Aha, bo jak zbije, to on mi da szacha. Ale hetman jest broniony. Tutaj, 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 tak będzie grane. Spryciula. Czekajcie, a ja teraz jakbym... Taki ruch zagrał. O, w ogóle kosmos, co? Tak, zagrajmy. Nie wiem, co tu się teraz dzieje. Aha, może zbić po prostu. Może zbić tutaj. Ale się podziało taktycznie. No załatwił mnie, załatwił mnie. Nie wiem, tu jakiś mat pewnie jest. Ja go nie widzę. Znaczy, a, goniec F7, okej. Okay. Aha, aha, no tak. Cztery sekundy. Mat na G7. No ładnie mnie Dawid ograł, trzeba przyznać. Sekundkę poproszę. Za chwilę wrócę, uspokoję tam towarzystwo, wiecie o co chodzi. Muszę przyznać, słuchajcie, że porobił. Ok. Jestem gotów w razie czego. Powiedziałem 2 minutki, już jestem gotów w razie co. No, powiem wam szczerze, kurczę, blade, ale poszło. Poszło. Poszło nieźle. Zobaczę sobie od pewnego momentu, jak to wygląda. No, dużo się tutaj działo. Ten atak był niezły. Czułem, że to jest w miarę ok. No i tak dobrze czułem, bo jest w miarę równa. B5 tutaj. Bierze B8, wszystko się zgadza. G4. C6 pokazuje, nie C5. Ok, H4. W ogóle zapomniałem, że ja mogę zbić gońca, nie? To jest ciekawe, ale ciężko takiego gońca zbić teraz, jak masz takiego fajnego skoczka.
Jak to wyglądało? Oj, tu już jest przegrana, naprawdę. A te H5 idzie ostre. Ciekawe. No, goniec H7 to nie był trudny ruch. No tak, to jest już topa. Okej, no to tam, no. Partia jak partia, poszło. Poszło z dymem. Okej, jestem gotowy. Dwie partie za nami, moi drodzy, i gramy dalej. No to go. No to już gramy swoje. D4. Na spokojnie. Dawid pewnie coś innego teraz zagra. Tak. Zagrał sobie E6. No gramy C4. Pewnie D5. F5 poszło. Czyżby kamienna ściana, moi drodzy? Takie tutaj znamy sobie otwarcie. Zagramy sobie tym tutaj ruszek. No i G3 chyba swoje. Bo jakby przez G6 grał, to grałbym trochę inaczej. No i trzeba robić roszadę. Wyprowadzać figury. Zawsze mnie to ciekawiło, dlaczego tak od razu ten skoczek tu wskakuje. A hetman C2 po ludzku. Jak Akiba Rubinstein, moi drodzy. Chcę skoczkiem wejść na A6. Zrozumiała sprawa. Tutaj sobie zaplanujmy ruch koniec B2. Wyprowadźmy wszystkie figury i jakoś będzie, nie? Takich ruchów się nie boimy z hetman B1. A już taki ruch ewentualnie istnieje. Chociaż może hetman C1 był nieco lepsze, żeby faktycznie nie było tutaj wtrącenia pod D5. Dzięki smoku, dzięki, że chociaż byłeś na chwilę. Pozdrawiam. Dawid sam tutaj w centrum uderzył. Ok. Przepchajmy to. Wybicie chyba nie było najlepsze. No dobra, tutaj. Hetman B1. Będę tam próbował atakować. Zawsze jak F4? No proszę. No dobra, skoczkę wygonimy sobie. Już nie jestem ciekawy, bo jak zbiję i zbiję i zbiję do końca, to skoczek D4 mogę mieć bardzo fajne, tylko trochę mi się król odsłoni. I w tym może być problem. Ale dzięki temu mogę zająć sobie tu chyba placówkę teraz na E4 za chwilę.
Czy tak uderzyć? Ja chyba skoczek D2, żeby tutaj zagrać sobie. Lub też gońcem, aczkolwiek, no może ten hetman gdzieś chce iść na H5. Jak skoczek zagra, to od razu go tutaj odpędzimy. I spróbuję zająć placówkę na E4. No F4 to jest klasyczne uderzenie tutaj, tak mi się wydaje. To hop, no. Tutaj wprawdzie jakiś pionek wisi. No ale to może i ten pionek jest do wzięcia. Może i jest. Może i nieco za szybko zagrałem. Ale z drugiej strony. Zwykle ma się hetmana na C2, to się nie patrzy na to, że pionek wisi. Ale czy jak weźmie pionka, to ja czy nie mogę na przykład zagrać F3 i tego hetmana łapać? Żeby taka opcja istniała? Według mnie chyba tak. Chociaż tak, jak zbiję F3, goniec, tutaj, bicie. Bicie, hetman ucieka. Parę gońców zostanie, fajny goniec będzie białopolowy. Może to będzie jakaś ciekawa korzyść, może i tak, figurowo może być dobrze. Tak sobie tutaj to kminię. Przynajmniej przeciwnik tutaj myśli teraz. Zbił jednak. No dobra, proszę pana, teraz tak. Może tak, nie, może nie. Tutaj, ha, tu jeszcze szach istnieje. Co ja w ogóle gadam? Tu jeszcze szach istnieje. To może jednak trochę. No powiem wam szczerze, słabej jakości dzisiaj mam te partie. Niestety słabej jakości. Poza pierwszą partią i tą podstawką, no to tam było ok, a tutaj już jest niezbyt dobrze. Ale chwila. Może zbić tu. Hetman gdzieś tam zagra. Chyba tutaj trzeba zbić. Trzeba zbić, bo jak na przykład on wybije, to ja tam uderzę. I teraz na przykład już będzie groziło takie bicie. Goniec F5. Tutaj? Czy tą wieżą? Hetman odejdzie. Chyba tą wieżą zagram. Żeby wzmocnić, po prostu tu uderzę. No tak, wieża D na E1 później. Goniec F5. Tak sobie tutaj to... minie. Zawsze też po goniec F5 istnieje taki ruch jak skoczek na G3 chyba, ale niezbyt dobrze mi się to, niezbyt fajnie mi się to podoba. Co ja w ogóle mówię, niezbyt fajnie, nie za dobrze chyba to by było wtedy. Czasami ciężko się gada, słuchajcie, jak się gra w szachy, naprawdę. Co innego sobie, nie wiem, siedzieć tutaj w zaciszu. Wybił, a to mnie bardzo zaskoczył tym ruchem. Niezwykle mnie zaskoczył tym posunięciem. No to co, bijemy i heja banana, nie? Bijemy z szachem. No dobra, zdwojone pionki. I co teraz, mój drogi przyjacielu? F3 mi się narzuca, chociaż nie, wieża mi się narzuca. Hetman oczywiście zagra F3, gońca trochę zamknę. Ale to chyba jest tylko... A może tak, 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 tak. Hop. Nie wiem, dziwnie Dawid pograł. Według mnie ta pozycja już jest w porządku.
dla białych. Może się mylę, ale tak czuję, że jest w porządku. Taki ruch oczywiście widziałem. Teraz tak, zagram tu, tu, tu. Z drugiej strony, może nie warto puszczać, może warto tak zagrać w ogóle. Warto chyba zagrać F3 jednak, słuchajcie, przygwozić tego pionka. Bo zawsze mogło być niebezpieczeństwa. Ten goniec i tak po tej przekątnej nie grał. A za chwilę i tak będę miał taki plan król H1, wieża G1. A tu po przekątnej król może mieć problemy w tym momencie. Jeszcze by fajnie było przerzucić hetmana na C3. No i tak się sytuacja zadziała, że on wziął tego piona i tak się według mnie, ja bym tym hetmanem od razu uciekał, tam coś próbował. Ale przynajmniej partyki są takie dosyć ciekawe. No właśnie, proponuje mi wymianę hetmanów. Ja się wcale nie dziwię, tutaj taki ruch również grozi. Ciekawe ciekawostki. Powiem szczerze. Dobry ruch, nie przewidziałem tego posunięcia. Bo brakuje mi jednego tempa. Ale zaraz, moment. Przecież ja mogę zagrać od razu królem. No przecież mogę. Oczywiście, że mogę. Zagram królem, on gońcem. Ja tu, on mi tu wjedzie. A ja tam wjadę. Ten pionek jest nieistotny. Król H1. Ważny jest ten goniec, bardzo silny goniec, tylko tutaj musi podziałać na diagonali skoczek, jak wejdzie, to też może być ciekawie. Jakby to ocenić? No, dobrze, że tutaj już mam jakieś opcje wieża G1. Wymienił, no muszę. Okej. Może wieża E7. Chwila. Skoczek, tutaj mogę zagrać gońca. Nie to, żebym tego skoczka chciał zbijać. Ale on mi może rozwiązać też kilka problemów, między innymi na F2 broni, jak skoczek wejdzie na D3. Ale zagrajmy sobie tak proste szachy, może coś tam pewnie było lepszego. Goniec F5 też jest. No jest koniec F5. Tak? Nie, nie mogę tak. Leci pionek. Co ja tutaj zagrałem? Chwilunia, ale widzę fajny wariant. Po tym ruchu tutaj gram tu. Jeżeli weźmie mi tak, to gram tak. Aha, on się zasłoni na końcu. Dam jednego szacha. Znowu będę latał bez jakości. O rety. Z kolei jak odejdę gdzieś tutaj wieżą, to mi skosi tutaj pionka. Szybciej wieża G1 trzeba było grać. Teraz to się tak łatwo mówi. Tutaj on mi weźmie. Tak. Właśnie. Tak. Dobra, gramy tak. Będę grał znowu bez jakości. Idziemy na ten wariant. Skoczek D3, wieża G1. I będzie musiał zbić, bo jak nie zbije, to sobie spokojnie wieżą na D2 zagram. Goniec zostanie, ja będę stał na H3, dam szacha. Ok, mata nie ma. To
To jest ważna informacja. Oczywiście jak zbiję, to ja wtrącę on tutaj i wtedy ja mogę dać szacha i zbić później tutaj na B2. Co ja mam z tymi jakościami? To jest chyba... Która to jest partia, że już jakość oddaje, słuchajcie? Ta w tamtej drugiej? Czy w trzeciej? Już nie pamiętam. Jednak nie oddał jakości. No więc muszę ją zachować, to bez dwóch zdań. Też by na jego miejscu jakości nie oddał. Skoczek ma coś tutaj do powiedzenia, jakiś na przykład E5, może C5. Otóż to. Otóż to właśnie. Skoczek dobrze stoi. Skoczek dobrze stoi. Powiem szczerze, nie wiem jak za bardzo zagrać. Zagram tak z planem takim, tylko muszę uważać na skoczka F2. Przy okazji jakiś pionek może tam coś. Ciężko powiedzieć. Jakoś tak koordynacyjnie nie wygląda to za najlepiej. Ale H3. H3 mi się za bardzo nie podoba, ale muszę chyba tak zagrać. Tu wieża się za chwilę będzie zdwajała. Grozi mat. Bardzo źle pograłem. Wręcz fatalnie. Idę tu. To jest paskudny ruch, słuchajcie. Paskudny. Najwyżej zagra tu, ja zagram tu. Co się dzieje dzisiaj? Muszę to wziąć. Jakie ja mam wyjście? Jedna moja szansa, ale znowu jest wtopa pozycyjnie.
O kurczę, tego ruchu nie widziałem. Ostro. Ładnie mnie załatwił Dawid, muszę przyznać. Tego ruchu nie widziałem. Dobra, trzeba uczciwie się poddać. No trudno się mówi. Nie wiem co powiedzieć. No tak, tragedia to jest dobre słowo. Kondzio, dobre słowo. Okej, no czekam na rewanż, na kolejną partię. 2-1 dla Dawida. Jeszcze 3 rundy. Ale tutaj zostałem poskładany. Kurczę, jak ja to fatalnie pograłem. Wieżą nie mogłem, bo jest tutaj i tutaj leci. Wynik tu widać. 2-1. Tak co rundę będziemy przerwy robić. Okej, jak trzeba, to trzeba. Jeszcze 3 partie, jeszcze 3 partie. No, ja też bym się podniecał, no, fajny ruch znalazł. Ale w takich pozycjach zawsze coś tam się pewnie znajduje, znając życie. No dzisiaj dużo szachów, tak, to prawda, Piórku, bardzo dużo dzisiaj szachów, jeszcze jeden turniej w ogóle grałem. E4 Dawid zagrał, dobra, słuchajcie, zobaczymy co zrobi po D5. Tutaj odpalimy swoją tajną broń. A niech chłopak myśli. Ze skoczkiem F3 zagramy. Ze skoczkiem F6. Czyli ruch E4 jest, że tak powiem, zabawą ze mną lub jakieś tutaj stosuje powoli inne debiuty albo chce sobie poćwiczyć tutaj na mnie debiuty. No, ma prawo. To właśnie gra w internecie też na tym polega, żeby sobie ćwiczyć debiuty. No tak, słuchajcie, ja dzisiaj już jestem po 9 rundach tempem 10 plus 5, to prawda, jeszcze nagrywki, tutaj tego mnóstwo, ale to sam się na to decydowałem, żeby grać. No G6, na razie tutaj leci teoria. No jasne, jasne. H3? Znaczy to też teoretyczny ruch, no się czasem przydaje. Okej. Okay. Dobra, roszadę trzeba zrobić. Dla Dawida może to jest nowa pozycja. No, H3 jest takim właśnie ruchem, żeby nie było gońca G4, gdy uderzamy tu w punkt D5. No, to jest skoczek C6, to jest wszystko też teoria. Zapewne będzie roszada lub goniec E3, no i tutaj gra się E5. Powiem Wam w tajemnicy, że kiedyś grałem ten wariant i na tym wariancie zrobiłem mistrza krajowego. Pamiętam taką bardzo ważną partię grałem czarnymi z mistrzem Orety, panem Oskarem, nie pamiętam nazwiska, proszę wybaczyć. I na tym wariancie właśnie wygrałem piękną partię, tam w 20 kilku, nie? To przypuszczam, że Dawidowi się teoria już skończyła. Tam się gra, powinno grać troszeczkę inaczej. Białe dostają lepszą grę w ogóle. W ogóle obrona skandynawska nie jest najlepszym debiutem, to też nie polecam. Nie polecam grać. Znaczy kwestia siły zawodnika, to wiesz, to oczywiście to sobie możesz z Ibiza, przepraszam, Carlsen może sobie zagrać A6, H6.
w dwóch pierwszych ruchach i też pewnie da radę bez problemu, tak? No to wiadomo, że siła gry zawsze istnieje. Teraz tak, moi drodzy, po biciu na e5 skoczek wybija i tutaj czarne wyrównują w ogóle pozycję bardzo fajnie. Tam jeszcze się wszystko rozbrykowywuje, że tak powiem. Ale mi tutaj strzela, kurczę, powiadomienia, przepraszam. Co tu się w ogóle wyrabia? No tak. Dobra. No i zobaczcie, 9 ruchów, Dawid stracił 3 minuty, czyli na pewno coś tam jest. Znaczy tak, wiesz, ale ja zrobiłem NMA mając lat 19, więc to było 15 lat temu, gdzie jeszcze to może zadziałało, bo chodzi mi o silniki, tak? Że teraz te silniki tutaj pokażą na pewno najlepsze jakieś opcje i wszyscy siedzą w silnikach i nie ma sensu grać tego, bo będzie ciężko. A wtedy te silniki jeszcze tak mocno nie były, że tak powiem, używane. Znaczy przynajmniej moi przeciwnicy tak bardzo dobrze nie używali. Ja również, ale to wszystko jest z czasopisma, kiedy sobie przyjrzałem. No taka pozycyjka, no to tak, tak się gra, skoczek tutaj. C5 nie można, bo jest bicie. Jak będzie roszada, to jest bardzo ciekawy ruch, skoczek na F5, goniec C5, wieża E8, tam potem się idzie do E4. No tak, i tutaj skoczek F5 fajnie sobie zagrywa. Tutaj dobrym ruchem jest zagranie goniec G5, żeby wymusić F6. Lecz to wymuszenie F6, no okej, okay, tam zawsze to jakoś tam zadziała. Potem i tak gram swoje, wieża E8. Nieco tu się może ciasno robić. A jeszcze się zastanawiam w ogóle, czy F6 grać po tym ruchu. Może hetman E8. Goniec C5 pokazywali, goniec G5 pokazywali, że F6 na pewno. Komputery już grają. Dobry ruch zagrał Dawid, słusznie. I teraz tak, F6, goniec sobie wyjdzie. F6 zagrać muszę. To nawet nie ma co się zastanawiać. Skoczka, teraz tu nie mogę, bo widły dostanę. Ten goniec na pewno gdzieś tam zwiewa. Tak, 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 tak się gra. I teraz chyba skoczek D7. Tak, skoczek D7, skoczek się tu będzie chciał przerzucić jakieś A5. Takie królewsko-indyjskie również schematy powstają powoli. A G4 chyba jakieś jest, z tego co pamiętam. Skoczek C5 nie można. Właśnie i ten skoczek tu będzie dobrze stał. To chyba G4 jest, ale te ostre warianty wiem, że dla czarnych są w miarę korzystne. Ale dokładnie, dokładnie niestety nie pamiętam. Taki ruch zagrał. To A5 od razu. No dobra, tu wybicie, ok. Zbić trzeba. Bierze E8. E4 grozi. Skoczek? B6. Znaczy w tym wariancie, w skandynawskiej akurat tam się gra, powinno się zagrać białymi inaczej i by się miało trwałą raczej przewagę, ale to też dokładnie trzeba grać. Tutaj poszło? A to jestem nieco zaskoczony. A4 od razu. Jeżeli skoczek, to w ogóle E3 idzie, a jeżeli skoczek, no to wymieniam, F5, skoczek wchodzi tutaj. No tak, tutaj te schematy po prostu mi się coś tam zapamiętało, no jasne. No to wymiana F5. Normalna sprawa. Wiadomo, że tymi pionami tu może coś tam cisnąć, ale już skoczek stanie ładnie na E5.
Może niepotrzebnie na b4 zbiłem, bo ten goniec by stał na... Tutaj? Przecież to skoczek e5 idzie z tempem. O co chodzi? Znaczy, bo hetman pewnie na b3 chce się ustawić, znając życie. No tutaj nawet nie ma się co zastanawiać, idziemy od razu królem. I jakieś tutaj będziemy stosować chocki, klocki na przeciwniku. Trzeba jakoś atakować. Hetman g5, skoczek f3, goniec tutaj, jakieś maty. Tak mi się wydaje. Dobra, mogę też zagrać sobie taki ruch jak hetman f6 z groźbą taką. Aha, nie, bo tu jest broniony skoczek, chwilunia. Może warto wyprowadzić gońca, żeby mieć tam jakąś opcję. Nie, hetman idzie na g5. Wydaje mi się, że hetman g5. Straszymy przeciwnika. Znaczy, straszymy i nie straszymy, no to jest normalne posunięcie. Ja wiem, że mam tutaj dużo czasu, wiem o tym, ale też wywieram nieco presji na przeciwniku. Bo wiem, że taki ruch i tak bym zagrał po namyśle. Raczej. Co? No muszę zbić. Okej. Bardzo zastanawiające. Mogę dać fajnego szacha i kopnąć mu skoczkiem tutaj opcję. Bicie też jest atrakcyjne. Dużo jest dobrych opcji. To jest najgorsze właśnie. W szachach. Nie, no dajmy szacha. Muszę uważać na odejście skoczka. No właśnie, jak zagram tu, to on mi tak klepnie. To on mi tutaj klepnie. Przydałby się goniec na d7, którego teraz niestety nie mam. Skoczek d3, skoczek b5. Ja w zasadzie też tu mogę zbić. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. I on mi klepnie tam. Ja klepnę tu. On mi klepnie wieżę. Ja tu dam prawie mata. Prawie mata, no właśnie. Ale chyba tak, chyba to działa. Czuję, że to działa. Czuję w kościach, że to działa, moi drodzy. Policzę sobie skoczek D3, skoczek B5, szach, tu, skoczek C7. Aha, ja jeszcze mogę wtrącić taki fajny ruch jak wieża E3. Dobra, gram. Pewnie, że gram. Bo jeszcze mam wtrącenie wieża E3. I nie tracę nawet materiału, a będę tutaj raczej cisnął. Raczej. Tak, jadę na turniej do Poronina. Tutaj przeczytałem komentarz, zdążyłem. Z IEM-a na GM-a to na pewno. Zrobienie arcymistrza jest w ogóle bardzo trudne. Tak, taki ruch oczywiście widziałem. Tutaj dajemy szacha. Tu sobie to przeliczyłem. Mam nadzieję, że dobrze. Skoczek tutaj to wieża. Jeszcze jakieś opcje bicia grożą. Goniec tutaj. Może taki ruch jest teraz przemyślany. Ale tak to tak mogę potem zbić. W ogóle wszystko się będzie trzymało. Zbił. Wieża E3. Bez zastanowienia tutaj, moi drodzy. No już idziemy na całość, bo pionki idą, nie? Jeszcze takie opcje są, co ciekawe. Nawet dopiero teraz to dostrzegłem, że jest jeszcze wieża A2 do zbicia.
Co? Bić? Chyba bić. Z drugiej strony jednak. Nie no, bić muszę. Bić na dwa trzeba. Straszyć. Grozi mat, sprytnie. Mogę też, słuchajcie, zagrać sobie subtelne H6 lub H5. H5 może być lepsze, żeby mieć ucieczkę. Chwilunia. Muszę się zastanowić. H5 może być chyba dobre. Gramy H5, żeby król miał ucieczkę w razie czego. Wieża zagrała tutaj, dobra. Co, hetman G3, nie? Skoczek? Teraz chyba mam bicie. Tu szach jakiś. A najpierw mogę tak plasnąć. Szach, to tu się zasłaniam. Aha! Sprytnie, ale zaraz mogę tak, tak i tutaj zbić. Że F3 wygrywa? Wygrywa, bo na G2 wisi. W końcu czysta partia wyszła. Na końcu chyba mamy ładnego mata. Ok. Dzięki, Dawid, że dałeś mi tego mata dać. Zrewanżował się kolega. No dobra, lecimy dalej. Mamy 2-2. Dwie partie do końca. D4, no. D4. Skoczek F6. C4. E6, czyżby? B6. Taki ruch znam. Taki ruch znam. Pogoniec B7. Najlepszy jest F3. No dobra, teoria. Bicie. E4. Tutaj myślę, że czarne też są zadowolone z tej pozycji. E6? W tej kolejności? To go nie C3. Nie wiadomo, czy C5 teraz można. A, będzie można. Ale zaraz, tak dziwnie gra, bo TC5 trzeba grać od razu. Może ja zagram sobie tak, szacha się nie boję, bo król F2. Bo chodzi o to, że jak mi zagra tak, to ja tutaj sobie przepcham, a takie przepychanki to ja lubię, ale jak zagra mi tak, to przepchanie już może mieć mniejszy sens. Teraz w zasadzie... Że tak w ogóle, to E5 dostanę tutaj i tu mi wejdzie. To będzie sprytne zagranie z jego strony. Może zagrać goniec C4 i skoczek E2. On mi zagra C5, skoczek, bicie, bicie. I tutaj staniemy. Tak zrobimy. Tak zrobimy. To widziałem, król F2 gram oczywiście. Szybko Dawid tutaj zaczął grać. Tu jakiś szach istnieje, ale jakieś takie ruchy. Może H4 sobie, słuchajcie, sypnąć? Co wy na to? Sypnijmy sobie H4. Będziemy go tutaj straszyć. A co, idziemy na atak.
Oczywiście taki ruch e5 też istnieje, ale zobaczcie, goniec wtedy może grać po diagonali. To też jest dobra informacja dla nas. No tak, tutaj taki ruch jest, oczywiście. Spokojnie trzeba odejść. A, hetman b3 jeszcze mogłem zagrać. Hetman b3. Krzysztof, miałem na myśli właśnie grać hetman b3 i zapomniałem. Zapomniało mnie się. No cóż, ale może hetman gdzie indziej tutaj znajdzie jakąś rolę fajną. B5? Skoczek chce iść na B6. Długa droga przed nim. Czy go tam szarpnąć? Słuchajcie, co wy na to? Szarpnijmy go. H5, idziemy. Jak Alfa Zero. Dawid ewidentnie przyspieszył. No, szarpiemy do końca. Ok. Czyli tak, tutaj pozycja się w miarę wyklarowała. Zgoda. No jedną wieżę myślę, że wymienimy. Jeżeli będzie sposobność. W ogóle fajnie by było, jakby zagrał tak. To istnieje taki motyw jak D5 i hetman na D4 z atakiem i z opcją mata. W ogóle świetnie by to wyglądało. Hetman E7. Ciekawe. Zagrajmy sobie hetman D3. Właśnie z planem D4, bo czuję, że taki ruch może być zagrany. A po tym ruchu... No, czy jeszcze tam skoczek na D7 oczywiście jest, ale tutaj też wybicie, ciekawe. Skoczek C4 chyba może w ogóle wrzucić. Zawsze tym końcem tam gdzieś sobie uciekniemy. No, jest pozycja do gry, jest sporo tutaj do gry. Na pewno skoczek C4 jest rozwożony. Chodzi o to, że po skoczku i wybiciu, wybiciu i wybiciu ma jest goniec na A6. Bardzo nieprzyjemny. Jak wybije wieżę, on mi wybije hetmana, ja wybiję z szachem, czarne mają wygraną. Poszło A6? Serio? A D5? Bicie i to rozważam. Ha, tu mi może kopnąć i tak mnie straszyć nieco. Nie no, ale D5 trzeba grać, to bez dwóch zdań. To taki ruch jest obowiązkowy. To jest taki ruch, grozi jeszcze. Wykorzystujemy fakt, że to jest dziurka na G7. W ogóle bicie tutaj. Okej. Okay. No tak. Ale teraz tak. Teraz po wybiciu takim on wybije. To będzie niby słaby pionek do wzięcia. Czy koniecznie? Czy? Tak. Bo ja wtedy skoczkiem sobie gdzieś tam palnę. Fajną opcję. Najpierw zbijemy wieżę na C8. Okej. Okay. Bo jak zagram tak, to on mi przepcha. Co też może być ciekawe. Ale chyba trzeba wybić. Wybiję. On wybije. Ja nawet skoczek F4 mam takie bardzo ciekawe posunięcie. Bijemy, moi drodzy. Okej. Okay. I skoczek F4 chyba jest spoko. Tu się trzyma. Skoczek F4, skoczek E5, to tam uderzymy. No nie wierzę w jakieś tutaj cuda. W ogóle takie też opcje istnieją później. Wykorzystujemy to, że tutaj jest słabość. Jasne, że jakieś tam takie ruchy istnieją. Aha, tutaj. Tego nie przewidziałem. Będę musiał wybić. On wybije. Ja tam, ale tu będzie wisiało. Dobra, ten król G3 będzie... Aha, tutaj hetman pójdzie na G5. Więc ja zawsze mam taki ruch, król E2 po wybiciu. Znowu się zaczyna dużo dziać. Skoczek C5.
Bo on mi tego gońca może sprzątnąć, nie? Generalnie skoczek F8 może mu zalepić dziurki, tak mi się wydaje. Ale figura do tyłu to zawsze jest jakiś mały dyskomfort. Skoczek C5 chyba. Skoczek C5. Chodzi mi po głowie ten skoczek C5. Hetman D4, on mi zbije, tu jakiś szach. Nie, bo jak skoczek C5, to ja po prostu będę musiał wybić. Skoczek E5. Jeszcze inaczej. Skoczek na C4 chce stanąć. Sprytnie. I teraz za bardzo nie mogę hetman D4. Jak tu zbiję, to on hetmanem odbije. Ale po takim ruchu, jak mi zagra tak, to ja mam takie plaśnięcie. Ciekawe. Ciekawe, czy to zauważył. Hop. Ryzykujemy. Grozi tutaj strzał. Jak tak zagra, to ja mam przygotowane tu. Aha, bo jak mi zbije, to ja nie mogę zbić, bo też mam widły, ale mam zawsze jakieś takie szachy. Więc ja nie mam obowiązku potem bicia gońca po skoczek C4 tutaj. Strasznie dużo taktyki. Ojej, tego ruchu nie przewidziałem. Tego ruchu nie przewidziałem, ale spokojnie, moi drodzy, bo... Goniec daje szacha. Jeśli hetman bije, to tak. Jeśli bije mi tu, to tu. I jest pozycja dobra. Więc mogę teraz... Mogę teraz chyba zbić na E6 spokojnie. Ale teraz tak, zbiję na E6. On jak zagra tu, to może bić nawet tak i tak. To już może być przesada, ale goniec E6, król, powiedzmy FO, nie. Król. Dobra, powiedzmy goniec E6, on gdziekolwiek odejdzie, to ja muszę znaleźć dobre miejsce dla hetmana. Czy może to być miejsce dla hetmana pod tytułem hetman B6? Zbić na E6 muszę, to jest pewne. To jest pewne. Wzięty jest pionek. Król odejdzie. Czy ja mogę zbić wieżę? Tu. Też strasznie ciekawe w ogóle. Tylko moja wieża nie będzie w natarciu, ale bardzo ciekawe motywy powstają. Aż się chce pomyśleć. No chwila, no, jak zbije to spoko raczej, ale odejdzie król. Odejdzie król i teraz jak ja odejdę, to będzie wieża wisiała. Tylko jak odejdę na tutaj, to wieża C6 dostanę. A, potem jeszcze jakiś G5 grozi. O rety, ale się tutaj wpakowałem. Znaczy, nie do końca może wpakowałem, ale dużo się dzieje w każdym razie. Odejdzie król powiedzmy na H8, ja hetman A7, G5. No G5 nie może, bo wieża wisi, co ja gadam. A, no to jest w porządku. Tutaj jest w porządku. Tak, hetman A7 będzie bardzo takim ruchem pewnie niewygodnym, ale skoczek C6 z kolei. Skoczek C6, to zawsze mogę jakiś hetman C5 próbę wymiany zrobić. Bo zawsze podwisa wieża, więc mam to tempo na zagranie. Król H8, ok. Poszedł król H8.
W ogóle widzę coś takiego, że jak, aha, nie mogę wieży ruszyć, bo tutaj dostanę takiego szacha nieprzyjemnego. I raczej ten wariant już odrzucam, ale tak, koniec D4. Też jest mega ciekawe, słuchajcie. Jest mega ciekawe zagranie. Ale to raczej nie przychodzi, według mnie, tak patrząc intuicyjnie. Chyba Hetman A7. Chyba Hetman A7 muszę zagrać. Powiązać kolejne figury, tak jak sobie to wcześniej ustaliłem. Moja wieża musi być przytwierdzona do ruchu H4, do pola H4, bo mi zaraz Hetman tutaj wjedzie. Teraz tak, koniec jest na diagonali. Tu wisi wieża. Gdzie zagra wieża? Wieża A8 może zagrać w ogóle, ale jak wieża A8, to tutaj mam Hetman C5. I zostanę z pionkiem więcej. Na pewno, potem G5. O kurczaki, powiem wam. Ale znowu są jakieś wtrącenia. Niekoniecznie dobre dla mnie. Dobra, ale po tym ruchu ja nie muszę grać hetmanem na wymianę, tylko mogę tak na przykład zagrać. Czy coś tutaj Dawid przygotował na ten ruch? Ja nie wiem. Chyba tak trzeba. Mega się dzieje, kurczę, żeby miał człowiek więcej czasu. Teraz chciałbym gdzieś tam spróbować. Nieco uprościć. Goniec dobrze stanął. No właśnie, idzie mi tutaj na jakieś tam szarże. I teraz tak, czy tutaj uderzyć, czy nie uderzyć? A zaraz, a taki ruch. Czy Dawid przeoczył? Hetman G5. Chyba przeoczył. Oby. Nie wiem, chyba tak, chyba jest goniec C5. Ależ taktyki tutaj w tej partii, słuchajcie, masakra. Strasznie dużo tutaj się podziało. Król ma też jakiś tam teoretyczny problem. Niezbyt wygodnie stoi. To tutaj będzie groziło tak i tak. Zawsze tu wisi, wszystko wisi. Masakra. Dobrze, tu nie ma szacha, tu nie ma szacha jakiegoś, tu nie ma szacha. Właśnie w takich ostrych pozycjach dobrze jest to, że nie ma takiego wtrąconego posunięcia, że atakuje mi mojego króla. To jest, myślę, że ten plus. Ale on jeszcze chyba się może uratować hetmanem na D8. Ja zbiję, on da szacha. Teoretycznie tak. Z drugiej strony zawsze mogę te hetmany wymienić i zagrać gońcem na E7, a potem będę groził gońcem. No właśnie, zagrał hetmanem. Ale wiecie co? Aha, szkoda, że ja nie mogę zbić wieży, bo tu masz szachem. A może to też działa? To może też w ogóle działa. Słuchajcie, zbije tu. On mi zbije tu z szachem, jak król na G3. Grozi mat. Aha, on odejdzie skoczkiem. Mat nie grozi. Dobra, ten pomysł z głowy już muszę sobie wybić. Zbiję tu. On mi da szacha. Szachy się kończą wtedy, ale on może też gońcem na D4 dać mi potem szacha tutaj. Goniec D4. Wybije i tutaj. Chyba szachy się kończą. Kurczę, nie widzę dokładnie, ale chyba tak. Ale poza co? Zawsze też mogę tak odejść. Nie, on da mi szacha. Zaraz muszę wymienić te hetmany, bo będzie źle. Będzie źle, jak nie wymienię hetmanów. Muszę wymienić hetmany. Muszę to zrobić. Bo tutaj groziły jakieś takie kopytka nieprzyjemne. Na 100%. I teraz tak. Odejdźmy.
Odejdźmy po prostu królem. Grozimy jakimś takim zagraniem teraz. Myślę, że odejście królem jest ok. Pionek więcej, figury chyba lepsze. Jak skoczek, to wieża. No partia mega, no to prawda. Wygląda dobrze. Król bezpieczny. Tak, czułem, że taki ruch dostanę. Chyba tak, po prostu trzeba zagrać. Jak zbiję goniec, no to mogę nawet pionkiem odbić. Pionkiem nawet według mnie trzeba. Tutaj szachy jakieś grożą. Aha, tak. Muszę zaatakować wieżę. Szach nastąpi. Też taki mam. Też mam taki w ogóle ruch, żeby nie stracić tutaj niczego. Jak zagram tak, on mi tu, ja tu. Widzę widły. A nie, nie ma widły, bo goniec stoi przecież. Chwilunia, jest dobrze. Tu się broni wszystko, słuchajcie. Tak, stak, szaszek. Na partia wygrana. Ale niezła, niezła gierka, muszę przyznać. Masakra. Teraz ja poproszę o 3 minuty i za chwilkę wracam. Gierka była niezła, powiem szczerze. Kozak krzesło, koks krzesło. Spoko. No, powiem szczerze, tu się działo. Tu się działo. Okej, no to lecimy z ostatnią partią. I tu powodzenia. Wynik tu widać, słuchajcie, na dole, przy nikach. Ile punktów? D4, no to cóż, chyba królesko indyjska, coś czuję, że będzie na koniec. Ten wariant graliśmy sobie, teraz troszkę inaczej pewnie to będzie wyglądało. Nieco, zobaczymy, może Dawid zmieni jakiś wariant. Zrobimy roszadę. Prowokacja do E5, E5 jest raczej słabe, bo tutaj idziemy tam. Potem się rozwala. Atak czterech pionów. O, ostatnio coś tam patrzyłem, ale nie wiem, czy dokładnie pamiętam. Właśnie, i teraz tak. C5, skoczek tutaj.
Skoczek A6 chyba. Tak. 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 Okej. Okay. No i chyba skoczek C7. Tu nie można, bo tu zawsze się tego obawiamy. W ogóle gramy jak blica, nie? Te partie. Bierze E8, taki ruch jest potrzebny zawsze. Teraz tak. Grozi C4 na przykład. Chociaż nie do końca w sumie C4 grozi. H3 chyba z dobrym ruchem. Tak wcześniej zagrać. A z drugiej strony na dwoje babka wróżyła. W sumie nie wiem, jak tu dokładnie grać. Natalia Sadowska przegrała mecz o Mistrzostwo Świata, ale to już oficjalnie? Czy przegrała dzisiaj tylko jakąś rundę? Goniec poszedł na C2. A to niespodzianka. I mogę też tak spróbować. No taki ruch grozi, ja wiem, wiem, widzę, 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 widzę. Okej, okay. Grozi E5. I teraz tak, Krzysztof. Można goniec G4, ale jeżeli tutaj pójdzie, to co wtedy zrobisz? Wtedy zbijesz, zbije, zbijesz tu. A może tak w ogóle zagrać, bo jak tu, tu, tak. Gramy B6. Niech idzie E5. Gońca przerzucimy tutaj lub tutaj. Znaczy tutaj na B7 raczej nie chcę zagrać. Chodzi o to, że on przygotowuje E5, to po wybiciu, wybiciu ja uderzę sobie tu i ewentualnie go obronię. Poszło. Jednak poszło. No dobra. Tu HD6 jest wtrącenie. Zapomniałem o tym o D6. O tym D6 zapomniałem. Kurczę, coś mi się przewidziało jednak. Zapomniałem o D6. Co ja w ogóle tutaj gram? Mogę skoczek H5 jeszcze chyba zagrać. Mało przyjemny ruch, ale... Mało przyjemny ruch, ale chyba tak trzeba. Chyba tak trzeba. Nie, na szczęście nie ma G4 jeszcze. Jak tu zbiję, to wybiję. Ten goniec musi gdzieś się też uruchomić. Muszę bardzo uważać na ten ruch G4. Dzięki serdeczne. White. Od razu się tutaj rzuca na mnie. Teraz nie mam za bardzo takiego jakiegoś rozsądnego posunięcia, gdyż ten skoczek tu nie podpiera pola E5. Ale mogę próbować zagrać tak i zbijać tutaj.
To już ma sens. A jak będzie H3, to skoczek tędy przejdzie i sobie tam na przykład stanie. A jak zbije, to ja zbiję. Chyba nic się nie dzieje, mam nadzieję. Mam nadzieję, nic się nie dzieje. Tutaj, tutaj. Okej. Okay. Może to jest spoko. A wszedł tu skoczkiem jeszcze. Ale spryciula. Wiecie co? Mam koncepcję, że oddam figurę za kilka pionów. Może to będzie dobry pomysł, bo jak zbiję tutaj, on mi zagra tak, ja zbiję tu, on mi zbije tu, ja tutaj. Może mi wprawdzie próbować wymieniać hetmany. Ale tych pionów będę miał dużo. Będę miał, o, 2, 4, 6, 7 na 3 piony więcej, 3 za figurę. Może to jest opłacalne i chyba nawet nie mam wyjścia. Bijemy. Oddam tego skoczka. Ok, teraz jeszcze się zastanowię chwilkę, bo może warto tak zagrać, ale chyba nie. Zbijamy tutaj kolejnego pionka. Tak, to mi się podoba. Ten skoczek teraz dobrą rolę będzie spełniał. Oddajemy figurę. Za nieco więcej oddechu. Trzy pionki, jakieś zawsze groźby mogą istnieć. Zaraz mi się wie, że jak rozhulają, to będzie tutaj niebezpiecznie dla białych. Zbić oczywiście muszę. I tutaj problemy w centrum pionkowym białych znikają totalnie. Zobaczcie, 3 na 2, 4 na 2. Wygląda to smakowicie. Tak mi się wydaje. No, skoczek nie może wejść raczej, bo dostanie tu. Raczej na Hetman D6 jest pewnie tutaj opcja wymyślana. Ale jak po wybiciu wieża na E2? Chyba nie, bo wieża F2. No, zastanowię się, bo nie wiem. Hetman D6. Hetman D6 w ogóle. Po Hetman D6, może ja w ogóle odejdę tym hetmanem gdzieś. Nawet tutaj, żeby wymienić w ten sposób, na moich warunkach. Ten goniec A6 zaraz może się fajnie przydać. Dobra, Hetman D6 było liczone. U mnie również. No, jak wymienię, za dużo wymienię też może nie być dobre. Ale czuję, że ta pozycja jest dla czarnych dobra. Jest po prostu dobra. Teraz tak. Tutaj mogę próbować grać na skoczka. Hetman będzie miał jakoś pod. Aha, on może zbić tu. Ja zbiję tam. Za dużo tego będzie bicia. Z drugiej strony. Z drugiej strony. No nie wiem, nie wiem. Może warto tego hetmana wymienić. Ale oddam tego końca. Wieża E2. Zbiję tu, zbiję. Uproszczę za bardzo. Tutaj. Goniec F4. Nawet wieża D8 nie mam. Ale może mam goniec F8 wtedy. Hetman odchodzi. A ja biję tutaj. A nie, on hetman D2 jeszcze ma. Ale hetman D2 tu wtedy wezmę. I będzie jakość mniej tylko. Dobra, gramy hetman B7. On oczywiście ma jakieś odejście hetmanem i skoczek wskakuje, ale chyba to nie będzie działało, mam nadzieję. Zawsze tym hetmanem potem tak mogę na przykład zagrać, tak? Jeżeli on odejdzie, powiedzmy, na D1 z powrotem. Ale takie coś liczę. Goniec, goniec. Hetman musi na D2 raczej. I trzask na E4. Goniec, hetman. Wtedy jest jakość mniej. Za dwa pionki, też dobrze. Muszę uważać z tym zaznaczaniem, bo jak się zaznaczy i się kliknie jakiś misklik, to będzie boleć. Z kolei jeszcze coś takiego, jak goniec zagra, to ja może tutaj w ogóle ruszę. Będę mocno atakował i zaraz tu wieżą. Może mi się to rozhula. Nie wiem. Pomyślimy.
Goniec F4 rozpatruje, bo jak nie zagra goniec F4, to będzie musiał wycofać. Nie zagrał. Nie zagrał, moi drodzy. Czy ja teraz mam na przykład taki ruch typu goniec na G4. Jeszcze goniec H3 mi przychodzi do głowy, żeby tutaj złapać hetmana. Ale goniec H3 nic nie daje. Może goniec F5 coś daje, bo jak zbije, to tu. Czy ja łapię hetmana, bo tego nie widzę. Możliwe, że goniec F5 jest dobre. Kurczę, no. To ta pewność, nie? Ta pewność jest ważna. Pewność tych ruchów jest bardzo ważna. Z kolei goniec G4 mi się też podoba, bo grożę tu, a wybiję, to zawsze na D4 nie ma jakiegoś fajnego szacha. Ha, tutaj grozi ruch, więc goniec F5 raczej muszę. Nie, nie grozi ruch, przecież ja tam zbiję wieżą. Co ja plotę? Tutaj zbiję wieżę D8. Hetman chyba nie ma nigdzie ucieczki wtedy. Dzieje się tutaj, dzieje się znowu, dzieje się. Bardzo mi się podoba ruch goniec G4 również. Ile ja tutaj będę miał wtedy mniej? Goniec G4 mi się chyba bardziej podoba. Gramy goniec G4. Bo obawiałem się, że po goniec F5 on może jakieś tutaj zbijać po prostu i potem skoczek B5 i za dużo bym stracił. I to też mogło być niedobrze, bo jeden hetman tutaj też może mnie nie uratować. Wieże już są scalone. Według mnie moje figury już mają moc. Goniec F4 może wrzucić oczywiście. Tutaj zagram. Hetman C7. Przepraszam. Tutaj wieża. No. W sumie nie wiem. Zawsze mogę zbić na F3. Wieża zbije, dać szacha jakiegoś. Wieża E6 było też ciekawe. Dużo ruchów w ogóle do przemyślenia jest w takich pozycjach. Strasznie dużo. Goniec F4 mi chodzi po głowie, niestety. Tutaj to wygląda bardzo fajnie, lecz jak wymienię hetmany, to uproszczę. Uproszczeń za dużo nie chcę teraz. Zbił. Dobra, wieża D8, hetman C7, bicie, bicie. Wieża tutaj. Koniec gdzieś tam ucieknie. Tu. Hetman A8 może uciec w sumie. Ale to wieża już jakaś wejdzie. Wieża wejdzie. Dobra, idziemy. Idziemy tak jak mówiłem. Czy nie? Czy zbić tutaj? No idziemy tak jak mówiłem. Wieże muszą grać. Hetman C7 prawdopodobnie. No musi tak. Okej. Teraz. Wybić tu. Goniec też musi się gdzieś poplątać. No dobra, wybijamy. Co ja tam się będę szczypał? Bijemy. Wieża D7. Okej. I teraz ten goniec, jak pójdzie na G3, zawsze mogę go skoczkiem rąbnąć. To też jest jakiś plus dla mnie. I muszę chyba wybić, bo to jest ważny goniec. No muszę go dziabnąć, bo to jest ważny goniec. Para gońców za dwa fionki. Nieco mało.
Ale może teraz tu, tu. Wieża E2. Chyba bicie jest na C3, wieża E2. Goniec B3. Wieża wchodzi. Czy wieża tu nie? Ciężko zbić takiego gońca. Gońca. Czas ucieka. Ciężka decyzja przede mną. Może tak. Zamieszajmy. Jakieś opcje takie. Spróbujemy pomieszać. Trochę mi czasu zeszło. Jakieś takie opcje. Chyba niepotrzebnie tym gońcem zszedłem z tej diagonali, coś czuję. No ale już zagrałem. Skoczek wchodzi. Muszę tak tu bronić. Oret. Kurczę, no i właśnie, widzicie, mam za swoje. Masakra. Prosta taktyka. Może dajmy szacha. Nie widzę nic sensowniejszego. Właśnie. A no właśnie. Skoczek C7 mimo wszystko. Tak? Istnieją takie jeszcze chocki klocki? Jeszcze istnieją, słuchajcie. G5 jeszcze grozi. Ale ruch mi się znalazło przez przypadek, ale z tym motywem. Jak zagra tu, to tu. Jak zbijam, to zbijam. Wieża mniej, ale tu skoczek zawsze broni oczywiście. Ale już odżywam przynajmniej. Zaraz. A nie, 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 nie. Chwila, szach. Zbijam. Okej. Okay. Aha, tu muszę jakoś grać, kurczę. Czas goni. No ja wiem, że to jest przegrana końcówka czarnych, no ale co mam poradzić? No. Bardzo ciekawa partia, kurczę. Masakra. Zobaczycie, że to bez figury na pewno stało dobrze. Jestem przekonany. No ale czasówka, nie? Czasówka mimo wszystko. Skoczek. Bicie. D6.
Zobaczcie, nawet pokazuje, że skoczkiem tutaj bić na f4, jeszcze ciekawsze. A, f też pokazuje, tak? I hetman. I co tutaj się dzieje? Hetman e7. No właśnie. Nieco gorsze. Tu pokazuje równą po hetman a8. Także czułem, że tutaj jest ok, nie? Tu przesadziłem. Jestem ciekawy, czy miałem gdzieś dużą przewagę. Zobaczcie, rozważałem bicie na c3, komputer też to rozważa, ale bicie na g3 to chyba też jest w porządku. Tu zagrałem fatalnie. Komputer każe, no tak, komputer każe bić i wjechać aktywnie wieżą. No to tylko jedyna szansa, no właśnie. Żeby tam coś próbować. No nie mogę, nie można, słuchajcie, takim silnym gońcem zejść z silnej diagonali. To była najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem w tej partii. No tutaj to w ogóle skoczek d5 przeoczyłem, ale motyw się fajny pojawił. Przypadkiem, skoczek c7, g5. Myślałem, że praktycznie wygrywam, a tu się okazuje, że jednak się broni. W tym momencie jest wieża mniej. W ogóle można było zbić, chyba. Zbić. Goniec broni, dobra, goniec musiałby tutaj bronić. Ale powiedzmy, jak powiedzmy, wiecie, w ferworze walki może by zbiła wieża. I taki ruch jest ciekawy. Teraz tu grozi. Goniec zbił go, a goniec zbił, no dobra. W ogóle myślałem, że tu jeszcze mam całkiem, ale jednak się okazuje, że nie. No w tym układzie to już mogłem tak zagrać generalnie i obronić tu pionka. Ale to też jest przegrana według kompa. No tak. No to jest oczywiście końcówka teoretycznie przegrana. No nic. No ale wiecie, no partie były, no ta czasówka też jest istotna przede wszystkim.